długich liniach albo na wyścigach koni, które to startują, często też na obrazach, to właśnie pełna krew angielska. Bardzo urodziwe są również konie fryzyjskie, ten czarny, z taką wysoko postawioną głową. Koń mamy też na przykład rasę śląską, często wykorzystaną w zaprzęgach, znaną na świecie. Oraz tu przedstawiłam też dla przykładu konie hiszpańskie, na przykład andaluzyjskie lub lipicany. Tak naprawdę wszystkie sportowe rasy koni wywodzą się oczywiście od koni arabskich. I te konie są najczęstszym obiektem zarówno na obrazach, jak są też bardzo fotogeniczne. Jest coś takiego, jakby cały zespół cech określany bukietem konia arabskiego. Tutaj zwrócę na kilka takich szczegółów. Na przykład łabędzia szyja, płaski zad. Często te konie unoszą ogon do góry. Mówi się też, że pysk konia arabskiego powinien zmieścić się w dłoni. Tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że on jest stosunkowo malutki, nos i pysk w porównaniu do mózgoczaszki, czyli szerokiego, często wypukłego czoła. Profil jest również szczupaczy. Mam nadzieję, że teraz Państwo będą potrafili odróżnić te podstawowe rasy. Zupełnie na drugim końcu mamy konie ras prymitywnych, które tutaj mam przedstawione po prawej Państwa stronie koniki polskie. Po lewej hucuły, najczęściej występujące u nas konie ras prymitywnych. Pokazałam Państwu na wprowadzeniu te różne rasy, aby też pokazać, jak konie...